Sportowe kamery Overmax to świetne narzędzia dla każdego, kto chciał kiedyś spojrzeć na sprawę z innego punktu widzenia. W ofercie producent ma na razie 3 modele: ActiveCam 01, ActiveCam 02 oraz ActiveCam 03. Różnią się one nie tylko pod względem konstrukcji, ale też oferowanej jakości nagrywania obrazu. Wszystkie łączy jedno – możliwość zainstalowania ich na praktycznie dowolnej powierzchni i dowolnym elemencie. W każdym zestawie znajdziemy bogaty komplet pasków, obudów, śrubek i innego sprzętu tego typu, umożliwiającego zamocowanie kamer niezależnie od okoliczności. ActiveCam 01 jest najmniejszą, najbardziej skromną propozycją Overmaxa. Kamera nagrywa obraz w jakości 720p z prędkością 30 klatek na sekundę, co czyni ją pod tym względem najsłabszą z całej trójki. Rozdzielczość 1280x720 pikseli wystarczy jednak do większości zadań. Obraz jest dość przyjemny, dobrze nasycony, choć tu i ówdzie zdarzają się problemy ze scenami kontrastowymi i mocno oświetlonymi. Mając jednak na uwadze cenę urządzenia, nie jestem mu w stanie wiele zarzucić. Ograniczę się zatem do wypomnienia jednego niedokładnego mocowania, które musiałem dodatkowo usztywniać. Na szczęście nie zajęło to dużo czasu, całą procedurę ukończyłem w kilka minut. ActiveCam 02 najbardziej kształtem przypomina aparat. Niewielka, prawie prostokątna bryła kryje w sobie możliwości rejestrowania obrazów Full HD i jest to jednocześnie najlepsza pod tym względem kamera w portfolio Overmaxa. Obraz jest bardzo udany, niezależnie od tego, czy kręcimy przez szybę z samochodu, czy na świeżym powietrzu. Na jakość nie miała też wpływu sama obudowa wodoodporna, wyposażona przecież w dodatkową szybkę ochronną. Nie znalazłem tu większych problemów z ekspozycją czy kontrastem. Kamera dobrze radzi sobie też przy przechodzeniu ze scen mocno oświetlonych do tych, w których próżno szukać światła zastanego. ActiveCam 03 to trzecia i ostatnia propozycja Overmaxa, będąca najdłuższą z kamer. Jako jedyna pozbawiona jest też obudowy wodooszczelnej. Dlaczego? Bo firma zdecydowała się tę funkcjonalność zintegrować już w urządzeniu, dzięki czemu nie musimy troszczyć się o dodatkowe zabezpieczenie. To faktycznie wygodne rozwiązanie, choć z drugiej strony powiększające nieco gabaryty całego sprzętu. W dalszym ciągu mamy oczywiście do czynienia z kamerą kompaktową. Z jakości obrazu oferowanej przez ActiveCam 03 byłem zadowolony, choć następuje tu ograniczenie rozdzielczości względem wcześniej omawianej. Do dyspozycji otrzymujemy jakość 1440x1080 pikseli. Najbardziej przypadła mi do gustu Overmax ActiveCam 02. Najfajniejsza jest w niej uniwersalna forma i wyjątkowo solidnie zbudowana obudowa. Jakość obrazu też zresztą stała na najlepszym poziomie. Brakuje natomiast możliwości swobodnego ukierunkowania w pionie i poziomie, co zapewnia z kolei ActiveCam 03. Ta ostatnia może też pochwalić się wodoszczelnością bez żadnych dodatków. ActiveCam 01 docenią z kolei osoby najbardziej zainteresowane skromnymi wymiarami. Urządzenie bez problemu mieści się w zamkniętej dłoni.